ubiegłym roku rozpocząłem moje studniówkowe przemówienie od słów: widziałem wiele wielkich porażek i niewykorzystanych zwycięstw. Ci z Was, którzy słuchali tego przemówienia, wiedzą, że wcale nie było ono tak negatywne, jak mogłoby się po tym cytacie zdawać. Jednak w tym roku chciałbym rozpocząć od dokładnie odwrotnej strony, od dokładnie drugiej strony. Mianowicie nie tylko w tym roku, ale w ogóle w trakcie Waszej edukacji w naszej szkole widziałem wiele bardzo owocnych porażek i niespodziewanych zwycięstw. Chyba łatwiej jest zrozumieć te niespodziewane zwycięstwa. Rozumiemy dobrze, że czasem jesteśmy jak żołnierze okrążeni przez nieprzyjaciela, gdzie wydaje się, że nie ma już żadnego ratunku i można co najwyżej z honorem życie oddać, a jednak przez zbieg okoliczności lub wyjątkowe osiągnięcia, a zwykle przez połączenie jednego i drugiego, nagle udaje się przerwać to okrążenie i wyrwać się z objęć śmierci. I w trakcie tych minionych lat faktycznie widzieliśmy wiele niespodziewanych zwycięstw, takich, których nie oczekiwaliśmy, takie, które wydawały się na pierwszy rzut oka poza horyzontem możliwości. A więc dziękujemy Wam za wszystkie te niespodziewane zwycięstwa. Ale widzieliśmy również wiele bardzo owocnych porażek. Otóż mówiłem o tym już wielokrotnie Wam, drodzy uczniowie, że jest bardzo niewiele osób, które w jakiś sposób podziwiam. Natomiast wszystkie te osoby to są osoby, które przeszły naprawdę bardzo dużo, bardzo ciężkich doświadczeń. Jakoś to tak działa, że człowiek w dużej mierze rozwija się właśnie przez dobre znoszenie cierpienia. Jest w tym coś wielkiego i tajemniczego, jest w tym coś trudnego i bolesnego, ale jednak też coś pięknego. Jest to ta wielka zagadka, z którą mierzy się księga Hioba, ale też w pewnym sensie księga Koheleta. Dlaczego potrzeba tego cierpienia? Dlaczego ono właśnie jest tym środkiem, który faktycznie prowadzi nas do rozwoju? Czy nie dałoby się stworzyć tego świata inaczej? Pan Bóg bez wątpienia mógłby stworzyć świat inaczej, ale z jakiegoś powodu uznał, że właśnie ten świat jest godzien stworzenia. Że właśnie ten świat, gdzie my, jego stworzenia, rozwijamy się pośród naszych walk, trudów i boleści. Że właśnie tutaj zdobywamy te odznaki, tu zdobywamy medale i odznaczenia w zamian za dobre znoszenie cierpienia. Że właśnie to nas rozwija. I w zasadzie Księga Hioba, która o tym mówi, że cierpienie nie zawsze jest karą, ale zawsze jest swego rodzaju próbą. Ta księga również mówi o tym, że ostatecznie człowiek nie jest w stanie zrozumieć, że ostatecznie przerasta to nasze możliwości poznania, dlaczego właśnie tak jest dobrze. Dlaczego nie dało się inaczej. Dało się bez wątpienia, dlaczego nie jest inaczej. Dlaczego ten świat został stworzony przez Pana Boga właśnie w ten sposób, że przez cierpienie się rozwijamy. Oczywiście mamy w tym nasz własny udział, mamy ogromny wkład przez grzech pierworobny, ale oczywiście też Pan Bóg, stwarzając cały świat, doskonale wiedział, jaki będzie dokładny przebieg tej historii, jak to się dokładnie potoczy i co później po grzechu pierworobnym faktycznie będzie do naszego rozwoju się przyczyniało. Ale wróćmy do naszej studniówki. Otóż widziałem wiele bardzo owocnych porażek. Tak, w trakcie Waszej obecności tutaj w naszej szkole, oprócz tego, że widzieliśmy wiele niespodziewanych zwycięstw, widzieliśmy również wiele bardzo owocnych porażek. Widzieliśmy wiele sytuacji, które były bolesne i trudne,
ale z których wyszliście obronną ręką, które nawet jeśli sporo kosztowały i nawet jeśli były tam faktycznie błędy i porażki, to jednak udawało się wyciągnąć z tego daleko idące wnioski. Dało się ostatecznie urosnąć, bo udało się ostatecznie rozwinąć pod wpływem dobrego znoszenia, przez dobre znoszenie tego bólu i tego cierpienia. I to jest rzecz wielka, to jest piękna nauka. I tego wam z całego serca życzę, żebyście przez całe swoje życie szli właśnie w ten sposób, jak szliście przez naszą edukację, przez edukację w naszej szkole. Żebyście szli przez swoje życie pełne niespodziewanych zwycięstw i jeszcze bardziej pełne tych owocnych porażek, bo chyba tutaj na ziemi nic bardziej owocnego niż porażki nie ma. Bo jeśli każdą porażkę w naszym życiu dobrze wykorzystamy, jeśli każda będzie dla nas okazją do rozwoju, to kroczymy po jedynej drodze, która prowadzi naprawdę do wzrostu, rozwoju, do wielkości, do świętości, do zbawienia ostatecznie. Bo to właśnie jest droga krzyżowa. Dzisiaj świętujemy. Świętujemy te niespodziewane zwycięstwa i te owocne porażki. I dzisiaj świętując, dziękując za te lata, życzymy wam tego, żebyście dalej tą drogą zwycięstwa, tą drogą krzyżową podążali. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.